Okej, okay, hej, witam wszystkich z powrotem. Z tej strony Helena. Czy nie mogę nawet biec? Nie, jednak nie mogę. Ponieważ tu są falmerzy. Okej. Okay. Z nich zbierać jakieś fajne, przydatne rzeczy, a nie wszystko. Już jak zaczniemy zbierać wszystko, to tam się bardzo... tam wyjdzie bardzo szybko na niekorzyść. No skurwysyn, no. I kurwa unik zrobił. Ja pierdolę. Teraz mnie szlak trafi. Gin. Żadne leczenie ci nie pomoże. Moje strzały są niezniszczalne. Nie ma nic ciekawego. Dobra, musimy się dostać. Do którego wejścia? Chyba tam. Tak mi się wydaje. Sekunda, zaraz wracam. Okej, już jestem. Właśnie się tutaj tak rozkminiam F4. Ciekawe czy tam... Uld! No właśnie. Dolecę. Są w ogóle drzwi. Tak, tak jak myślałam, muszę dostać tam. Więc... Nie na co czekać. F4. I lecimy zdobyć dzienniki. O kurde, świetnie. Sekunda, bo zjechałam kółkiem z dywanu i mi się zahaczył. Dobra, F4, Hucki, Farkras i lecimy. Idziemy najpierw dołem sobie, poszukamy tutaj, czy nie ma czegoś fajnego. Wątpię, żeby coś było, ale wiecie. Zawsze można sprawdzić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Otwórzmy sobie te drzwi. Czeladnik to tam. No, proste. F4. Mam nadzieję, że te pająki się nie obudzą. To było bardzo niefajne. Ale coś mi mówi, że to gówno się wszystko obudzi. Eri. Bardzo nierozsądnie jest tak tędy pędzić. Ledwie kilka godzin zajęło mi otwarcie wrót na tyłach. Może i ofiaruję jeden czy dwa puchary, ale Krak twierdzi, że zna prywatnych kupców, którzy nieźle zapłacą za działające świecidełko. Jakieś musi gdzieś tu być. Boczne wejścia są pozamykane, ale w skrzyni na pewno znajdzie się coś warte, niezły grosz. Kiedy już stąd wyjdę, kupię sobie zamek. Okej. Okay. Mistrz pióra. Skakuj, że tu. Nie chcę, żeby się ten tytan obudził. Elfia tarcza. Tego nie chcę. Złoto. Jakieś spodnie. Proszę. No pięknie. Tego chciałam uniknąć. Skupcie się na Farkrasie. Joj!
A kurwa. Nie lubię wymerów. Znaczy krasnoludów. Tych stref całych, sfer czy... Co tak kurwa jest. Dlaczego nie mogę tego przeszukać? I co jest? Nie wiem. Nie to chciałam. To chciałam. Nie to chciałam. Jasna cholera. To chciałam zrobić. Dobra. F4. Znaczy w sumie spodziewałam się, że tutaj nie będzie łatwo. Że będę musiała się tutaj pomęczyć trochę. Spodziewałam się też, że trochę mi lepiej to pójdzie. No i dobra, lecimy dalej. A, to ja nadepnęłam na ten. Farkas, ile ty masz życia, chłopie? No pięknie. Tylko proszę cię, nie stąpaj na... Prawdopodobnie i tak wejdziesz. A to właśnie, tam w dół się rozejdzie. Myśmy tak od drugiej strony tutaj przyszli. Chcę swoje strzały, to wszystko, nic więcej. Okej, okay, wyglądam, znaczy moja postać wygląda zajebiście w tym stroju. Złoto. Ciekawe, czy w gildii zabójców dostanę coś lepszego od tego, od stroju słowika. Naprawdę mnie to ciekawi. Chyba już nie ma co liczyć. Farkas. Nie, nie, nie! Okej. Okay. Chciałam się po niego tam iść na dół. Tutaj nie ma nic z tego, co widzę, no. Tutaj był tylko ten jeden falmer. Teoretycznie powinniśmy iść tu górą, ale my się wycwaniliśmy i poszliśmy dołem. Sprytnie. Okej. Okay. Idziemy dalej. Idziemy dalej. F4. Przechodzimy do następnego pokoju. Napiję się. Jeśli mi pozwolicie. Coś mi mówi, że ten tytan się obudzi. Niestety. Dziennik Kraga. Wiedziałem, że jeśli będziemy kopać wystarczająco głęboko, w końcu trafimy na nieodkryte ruiny. Markart, miasto wzniesione na mieście. Na podstawie wczesnych znalezisk udało nam się ustalić, że miejsce to nazywało się Nuhundzel, lecz nie wiemy wiele więcej. Przydzielono nam eskortę, jutro ruszamy do wnętrza miasta. Minął zaledwie dzień, a mnie już tęskno do biurka i fotela. Sądziłem, że eksploracja będzie nieco bardziej intrygująca, lecz póki co sprowadza się głównie do użerania z pająkami i od czasu do czasu przeglądania sterty gruzu. Mam nadzieję, że niedługo dotrzemy do głównej części ruin i rozbijemy obóz. Będę mógł w końcu przystąpić do katalogowania przedmiotów, które udało mi się dotychczas znaleźć. Nieco wcześniej natrafiliśmy na zbrojownię. Edgy został z tyłu, szukając sposobu na przedostanie się do głównego skarbca. Jeśli komuś może się udać otworzyć te zamki, to właśnie jemu. Posunęliśmy się do przodu. Na noc rozbijemy tu obóz. Strażnicy twierdzą, że łatwo będzie się tu bronić. Na wszelki wypadek postawiłem kilka run. Okej. Okay. Nie obudzisz się, czy się obudzisz? Dzięki Bogu, nie obudzi się. To by się mogło źle skończyć, gdyby się obudził.
Nic nie ma w tych zwłokach. Dlaczego? W poprzedniej lokacji mieliśmy tyle różnych fajnych rzeczy w zwłokach. A tutaj nic. To jest ruda księżycowego kamienia. Mi by się przydała ruda złota. Pokój kontrolny Nihumzel. Nihumzel, czy jak... Nie wiem, jak to się wymawia. Będę mówić Nihumzel, bo mi wygodnie. Okej, tutaj nie ma nic. Strasznie mi się podoba w Skyrim to, w grze, jako w grze, że daje nam możliwość wybrania, w jaki sposób chcemy ją przechodzić. Na przykład... Ostatni raz, gdy grałam, przechodziłam grę po cichu. Znaczy nie po cichu, tylko że z mieczem. I z mieczem i starczą. Sekunda, tylko pozbieram to. Z mieczem i starczą i po prostu wbijałam do jakiejś... Ała! Wbijałam do jakiejś lokacji. I zabijałam wszystko po drodze. Natomiast teraz sobie gram w taki sposób, że po prostu idę po cichutku. Staram się zabić wrogów, nic się mnie jeszcze zobaczył. Uniki jebany robi. A, niestety go nie trafiłam. Okej. Możemy przejść też jako mag, który też się po części trochę wbija do lokacji i niszczy wszystko. Tak, raz chodź blisko mnie, bo tu jest pułapka. No tu nic specjalnego. Jakie są jeszcze postacie? Chyba można tutaj grać tylko wojem, łucznikiem albo magiem. Ewentualnie jeszcze zabójcą. Ale nie wiem, czy się opłaca wybierać zabójcę, ponieważ na samym początku nie jest to opłacalne. Na samym początku jest właśnie opłaca się tak pochodzić chwilę z mieczem, dopóki się nie dostanie trochę doświadczenia i rzeczy. Ale dobra, po przedostaniu się przez kopalnię i przebiciu przez pająki w końcu dotarliśmy do samego Nihumzel. Wybudowali to miasto wprost w ścianach jaskini, która je mieści niesamowite. Nihumzel huczy od życia, choć jego strażnicy pozostają uśpieni. Mam nadzieję, że na większej głębokości uda nam się dowiedzieć więcej. Zdaje się, że to w tym miejscu mieszkały dwa spośród rodów tego miasta. Poświęciliśmy trochę czasu przyglądając się drzewu stojącemu przed domostwem, lecz nie potrafiliśmy domyślić się jego znaczenia. Strom zostaje z tyłu wraz z jednym z młodych adeptów. Zbadają ten obszar dokładniej, chętnie zapoznam się z jego spostrzeżeniami w tym temacie. Dziś weszliśmy do zbrojowni. Solidne dwemerskie zamki powstrzymały Falmerów przed zagarnięciem najcenniejszych skarbów krasnoludów. Ergi stwierdził, że będzie w stanie dostać się do skarbców i że da znać, kiedy będzie już w środku. Pająki przysporzyły nam nie lada problemów. Nos mi swędzi. Ale któż mógł przypuszczać, że tylko one strzegły bezpieczeństwa Markartu? Po wyjściu ze zbrojowni rozbiliśmy obóz. Farmerowie obserwujący nas od jakiegoś czasu wreszcie zniecierpliwili się naszym najściem. Przyszli, kiedy spaliśmy. Wyrżnęli strażę. Niechaj Merida wybaczy mi to, że wykorzystałem studentów do odwrócenia uwagi na napastników podczas ucieczki. Ale muszę przywrócić do miejsca to życia. Zbyt wielu. Nie mogę wcisnąć przełącznika. A. Dobra. Czyli coś go zaatakowało. Najpewniej farmerzy, których było w pizdu. F4. Został mi jeszcze jeden ostatni dziennik. Pewnie tego Edgy coś tam. Mam nadzieję, że nie udało mu się otworzyć skarbca i zabrać rzeczy. Ponieważ ja chcę to zrobić. Mam nadzieję, że w tym skarbcu naprawdę coś jest.
Jedziemy sobie tutaj spokojnie. No super. Żeby się chociaż jednego pozbyć, zanim Fargas spadnie. Okej. Okay. Co mnie tutaj? A jakiś pająk. Świetnie, za mną jest kolejny, tak? No tak. Jakiś przełącznik muszę wcisnąć. Tak mi się to przynajmniej wydaje. Bam, jeden. Pająk. Pająk. Okej. Żyjesz, Farkas? Byleś tylko, chłopie, przeżył. To jest dla mnie najważniejsze. No cześć. Okej. To jest ten skarbiec i ten przełącznik. Mikstura. No, szału nie ma. Kufer. Szklany łuk. O. Szafir. Przyznaję, trochę rzeczy było. Dam radę wydobyć coś z tych krasnoludów? Po co ja wziąłem ten metalowy element? Nie wiem. Przynajmniej jest kilka kryształów, które są rzeczywiście naładowane. To jest plus. Złoto. Nic szczególnego. Ametyst. Okej. Chyba wszyscy. Teraz muszę stąd wyjść i udać się do kogoś, co mi coś powie o tym miejscu. Oczywiście, jak zwykle, jest skrót zrobiony odpowiedni. Ametyst. Śmikstury i trochę złota. Tak, odpowiedni skrót od zawsze prowadził. Tuż nad wyjściem. Okej, okay, jednak się obudzili. Dobra. Robimy tak. Stosujemy najlepszą taktykę świata. Muszę się dostać tu. Chyba. Tylko mi się wydaje, nie jestem pewna. Oczywiście, że tak. Ojej, ojej, ojej. Wy się tu lejcie. Ja się stąd spróbuję wydostać. Dobra, ale wiecie co? Bo coś czuję, że to mi chwilę zajmie, więc w tym momencie podziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie!